Dzień dobry, zagrajmy dalej w Anvil of Dawn. Zapomniałem tylko wypić poza filmem. Niestety zdarza się czasami. Ale kontynuujemy wycieczkę. Najwyżej to wypiję przy następnej okazji. Czyli pomiędzy tym filmem a następnym, jeżeli nie zapomnę. Muszę pamiętać, żeby po prostu zaglądać do ekwipunku za każdym razem. Kurde, jeszcze jedno? Jest potrzebne? Mam nadzieję, że nie. Żeby zaglądać do ekwipunku za każdym razem, gdy robię przerwę, może patrzeć, czy właśnie nie mam takich przedmiotów. I ewentualnie wypijać. Gin. Jest jakiś teleport, ale zanim do niego pójdziemy, to pójdziemy najpierw dookoła. Bardzo dobrze, oberwał. Zobaczmy w ogóle, czy mamy jakiś tutaj postęp. Zdobyliśmy jakieś poziomy? Niestety nie. Podejrzewam, że jak wyjdziemy z tego labiryntu, to nie dostaniemy żadnego nowego poziomu. Kolejny teleport. Wracamy na początek. W ogóle powinienem coś zapisać, ponieważ może się okazać, że któryś z tych teleportów wywali mnie gdzieś w cholerę. Upewnijmy się jeszcze, czy wszystko tutaj obszukałem. Tutaj jest coś takiego. I tutaj, ale być może to będzie się otwierało później. O, dobrze. Niedobrze, kurde. Z dwóch stron mnie atakują, cholera. Muka. Chciałbym zobaczyć, jak działa ten Vampiric Touch, ale niestety mamy za mało many na to. Jest perła. No, pewnie tutaj będzie powrót. Tak. Co to ma być? Może jeszcze raz trzeba? No. I szczwany fortel z drugiej strony się znalazłem. Teleporty, które trzeba aktywować kilka razy, żeby zadziałały. No to jest w sumie prosty potwór, tylko trzeba pilnować, żeby nie ściągnął do zera. Teraz pewnie będę miał teleporty z dwóch stron. Zaraz. Przygrzejemy mu tym. No chyba po raz pierwszy raz zobaczymy tę animację. Jakim prawem on może atakować, jak to jest rzucany ten czar. Ale zadziałał prawidłowo przynajmniej. Teraz raczej chcemy wejść w ten teleport. Dobrze. I wciśniemy perełkę. I co? I znikło tutaj. Uzdrowię się. Nagramy na dyskietkę. 49, może być. I a tak znowu. Okej. Znalazłem się we wnętrznym kręgu. Podziemny krąg. Ten krąg jest otwarty z dwóch stron. Znaczy, przynajmniej podejrzewam, że jest otwarty z każdej strony. Jak się tak od niego cofam, to mnie nie trafia. Niektóre potwory właśnie to działa w ten sposób, ale niektóre potwory atakują natychmiastowo i nie da się od nich odskoczyć. To jest wbrew pozorom właśnie fajnie pomyślane w tej grze, ponieważ możemy tutaj stosować właśnie tą taktykę odskoków, jak w większości gier tego typu, z tym, że w większości gier tego typu daje to niesprawiedliwą przewagę graczowi. Natomiast tutaj każdy potwór ma tą animację trochę inaczej wykonaną. I też musimy właśnie wymierzać, kiedy można się odsuwać, kiedy trzeba się odsuwać, żeby nie dostać. Jest to co prawda dość łatwe, ale wprowadza jednak taki element niepewności. Po prostu nie ma tak, że dwa różne potwory atakują w ten sam sposób. I nie można stosować przeciwko nim tej samej częstotliwości odskoków. Jeżeli... No, nieważne.
Czemu ten gość wygląda jakby miał pelerynę tak w ogóle? Co to za głowa? No i sobie okrążyłem. Zaraz. Tak, żeby było, że wszystko odkryłem, to sobie jeszcze przejdę tutaj do tego narożnika. Idziemy teraz na środek. A na środku jest... teleport. Butelka lecząca. Butelka lecząca truciznę. No i kurde, ten teleport. A jeszcze tutaj narożnik jest jeden do odkrycia. Dobra. Podejrzewam, że nic w nim nie ma, ale... lepiej sprawdzić. No nic nie ma. Dobra. Nadpiszmy. Chodźmy. O, i teraz się otworzyło w tym miejscu. A to jest przejście. Dalej. A czy nadal się otworzyło też? Tak jest. To sobie przejdziemy tam. Zobaczymy, co tam jest. A to jest jaki ołtarz, co on odnawia? Magię. Kurde, a jest ołtarz, który leczy... tak, jestem, na dole. Wykorzystamy go. Wiem, że pominąłem przejście, zaraz się do niego wrócimy. Kurde, zamknął się przed... o, jest. Źle. No tu jest jeszcze jeden potwór, którego mogę załatwić, ale nie ma takiej potrzeby. On nie pilnuje nic. Teraz przed wykorzystaniem tego oczywiście sobie zapiszę, ponieważ... może się gra wysypać. Jak już raz byliśmy tego świadkami. Wszyscy? Teleport? Który prowadzi z powrotem tutaj. A ciekawe, co jest tu. Bo tutaj się w sumie nie dostałem. Ale nieważne. Może tu jest coś, a może nie. A ten teleport do czego prowadzi? Aha, tutaj, na dół. Dobra, może być... czy to jest taki łańcuszek? Ach, wejście na statek. Przeszliśmy przez wodę, bo to jest woda. Oczywiście. I zmiana muzyki nastąpiła. Prawdopodobnie będę w stanie przejść po tym wiadrze. Oczywiście. Co to, kurde, za odgłos był? Co to? Nie chcę napisać, niestety. Pirat! Brzydki, pozgniły. Zobaczmy, ile tą dźwigam. Trochę tych kamieni mam. Nie wiem, czy nie przydałoby się uzupełnić ich zapasów. O, mam jeszcze to. Ja, kurde. Trafienie go jest trudne. I atakuję szybko. I znika w kuli światła. Jakie drzwi. Ornament, kurde. Statek piracki. Świetnie. Zatopiona galera. To się nie otwiera. Ciekawe dlaczego. No. On nie ma ręki jednej. To pech. 232 spell points. Chciałbym sobie uzbierać 300, żeby zobaczyć, jak działa ten czar Vampire Touch. Nie można zabijać kolesia w drzwiach. Pamiętajmy o tym. I teraz się muszę uzdrowić. Jeszcze raz. Bo też muszę pamiętać, żeby nie przegryźć pały z wbijania tych butelek, bo... może im ich zabraknąć. No gin! Widzę, że tam z tyłu jest jeszcze jeden, ale przejdziemy się najpierw tutaj.
gad, jeszcze jeden. Zjadłem w sumie roślinkę, ale to do niczego się nie przydało. No i się męczy postać. Niesamowite. W takim tempie to szybko się przepalę przez te wszystkie butelki. Cholerni piraci. Coś tam było napisane? Schody do góry. Ciekawe. Może pójdziemy. Może tak powinniśmy zrobić właśnie. Tak jak były te wieże w... na pierwszym poziomie. A właściwie to na drugim. Coś nowego wpisał nasz zielony ufludek do dziennika? Nie. Nie jest zbyt wylewny. Znaczy jest, ale akurat teraz jakoś nie. Pewnie ma większe rzeczy na głowie niż jakieś tam pisanie do dziennika. O, tego kolesia też może unikać całe szczęście. Dobra. Będę tak robił. Tu można się bardzo szybko wykończyć na nich. Co to jest? Serduszko. Bloated. Nie wiem, jakie jest dokładnie tłumaczenie tego słowa. Narośnięte, zrośnięte jakoś tak, chyba. Się to powinno przetłumaczyć. Ciekawe, czy bylibyśmy to naprawić tym czarem. Pewnie nie, ale zobaczmy. Nie udało się. No nieważne. Ściany tu są powyginane, proszę bardzo. I to tylko z jednej strony, z tej nie są. Czyli doszliśmy do burty. O kurde. Mam już wystarczającą ilość punktów? Nie mam. Nie to chciałem, to chciałem. No to zjemy chwasta, już mam. I to będzie to. To jest taki czar, który działa... To jest czar... obronny. Znaczy, to jest czar, który działa przez pewien okres czasu. Co, faktycznie mi odnawia to zdrowie? 34? 34. A może z nich nie można po prostu, bo to są zombie. Jest też taka możliwość właśnie. W sumie, czy jest coś tutaj napisane o tym? Nie wiem. Może to działa na takiej zasadzie, że my go nie możemy ranić, tylko ten czar sam go rani. I wtedy dostajemy zdrowie. No dostał. I co dostałem? Gówno warty jest ten czar. Zresztą możliwe, że gdybyśmy się ulepszali w szkole magii, za którą ten czar odpowiada, do której ten czar jest przypisany, znaczy się, być może byłby wtedy lepszy. O! Perłowo-wężowy klucz. To jednak dobrze było tutaj przyjść. Jaki tron? To wygląda na pewnego rodzaju tron. Orli? You don't say. Może pozwolimy temu panu wyjść. Że on nie chce wyjść. No, w sumie jak odskakujemy, to nie jest zbyt groźne. Życia też pozornie wcale nie ma dużo. Oła!
mogłem w sumie tą manę używać na zamrażanie, byłoby o wiele szybciej. To nie będę mógł odskakiwać, jak się dobrze nie stawię. Coś mi się wydaje, że jak tylko uda mi się zdobyć ten poziom większy w tym... O, udało się. No to trzeba będzie zaraz wyjść. A poza tym ci goście jakoś dużo doświadczenia tutaj dają. No. Może by na nich magię nawet trochę potrenować. 54. Do podwody jeszcze będziemy wracać. Oczywiście. Gdy widać kolejnego potwora już. Też widzę, jest niezły labirynt dla Galera. Też możemy na jego, na jej pokładzie spędzić trochę czasu. Akurat muzyka tutaj zbytnio mi się nie podoba niestety, ale... Ale jakby to powiedzieć, nie można cały czas tego samego też słuchać, tak? Bo by się stało to nudne po prostu. Przynajmniej szybko giną. W sensie ta animacja śmierci jest szybka. Dobra, tutaj sobie zrobiłem przerwę. Tym razem zapamiętam, żeby to wypić. I w następnym filmie będziemy kontynuować tutaj zwiedzanie tej galery. Jeszcze pokładu niżej też. Nie tutaj. Co to jest? A, to jest na jednej mapie. A, to jest tylko jedna mapa. Tak sądzę przynajmniej. A za to jaka duża. Okej, dobra, nieważne. Do następnego.